żaden polski sportowiec nigdy nie był tak witany przez Polaków jak wtedy w 1932 roku w Żwirko i Wigura. On the St. Patrick's Day, people all over the world want to be Irish. Everyone. Everyone but Polish people. They still want to be Polish. Po co jeździcie na to miejsce katastrofy Żwirki Wigury od tych 40 lat? No i oni mówią, a co by było, jakbyśmy raz nie pojechali? To co by ci Polacy tam po czeskiej stronie powiedzieli o nas? Żeśmy przestali ich zauważać, że nam to stało się obojętne? Ludzie mają na siebie oko. Mówi się o tym, że film niezależny, czy też twórca niezależny, to jest taki twórca, na którym nikomu nie zależy. W każdym polskim mieście jest ulica Żwirki Wigury, ale jak zrobiliśmy takie nasze wewnętrzne badania, no to niewiele osób dlaczego są z nami. Co więcej, dotyczy to również środowiska lotniczego.